Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książek z serii Czapu Chipu od wydawnictwa HarperCollins. Są to książki dla młodszych czytelników, dla najmłodszych czytelników i seria liczy cztery różne pozycje. Zielona widać tutaj mamy, również niebieską, jej nie ma na okładce niebieskiej. Jest czerwona czapeczka, jest żółta czapeczka. W każdej z tych książek coś innego się dzieje i mamy oczywiście inną historię. Seria Czapu Chipu porusza wiele aspektów rozwoju dziecka. To wielozmysłowa nauka poprzez zabawę, która pobudza wyobraźnię, zachęca do podjęcia działań. Są to książeczki dźwięko-naśladowcze. Mają mnóstwo wyrażeń dźwięko-naśladowczym. Co tak człapie oraz co tak kapie. Zaczniemy może od co tak człapie. Książeczki są kartonowe, mają sztywne strony. Strony są błyszczące, są śliskie, są oczywiście zaokrąglone, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych dla dzieci elementów. No i już możemy zobaczyć te dźwięko naśladowcze słówka. Fru, 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 człap, człap, człap. Mamy tutaj Czapu Chipu, niesamowicie sympatyczny bohater całej tej serii, który ma czarodziejską czapkę. I dzisiaj w tej czapce słychać odgłosy człapania. I Czapu Chipu zastanawia się, co to może być. Czy to motylek? Nie, bo motylek trzepocze skrzydłami. Fru, fru, fru. A nie człap, człap, człap. A może w czapce skaczą piłeczki? No i tak wygląda ta nasza historia. A może w czapce ukrył się zając i tak kica? Nie, bo zając kica kic, 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 a nie człap, człap, człap. Co się działo w czapce? Nie będę tego zdradzać. Zajrzymy teraz do drugiej książki z tej serii. Tutaj Czapu Chipu znów chowa się w czarodziejskiej czapce i z czapki dzisiaj kapią kropelki. Co to może być? Co robi kap, kap, kap? Czy to pies? Nie, bo jak pies otrzepuje futerko z wody, to robi chlap, 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 a nie kap, kap, kap. A może to wieloryb, który pryska wodą? Nie, bo wieloryb pryska pf, 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 a nie kap, kap, kap. No i przez całą książeczkę nasz Czapu Chipu będzie się zastanawiał, co siedzi w czapce, co tym razem jest w magicznej czapce i oczywiście na ostatniej stronie dziecko się tego dowie. Co było dzisiaj w magicznej czapce? Oczywiście okładki już lekko sugerują, co siedzi w tej niezwykłej czapce Czapu Chipu. Jest to cudowna seria dla najmłodszych czytelników. Książki z wyrazami dźwięko-naśladowczymi bardzo wspierają rozwój mowy u dzieci. Warto po nie sięgać, warto je z dziećmi czytać. Z takimi maluszkami nawet można już je czytać, które jeszcze nie mówią. Jest tutaj niewiele tekstu w tych książkach. No, a wiadomo, młodsze dzieci nie za długo wysiedzą przy wspólnej lekturze, dlatego takie książeczki będą idealne na początek przygody z czytaniem książek. Książeczki te bardzo pobudzają wyobraźnię dziecka, bo dziecko będzie się zastanawiało, co w tej czapce może siedzieć, co tam się ukryło. A ja Was zapraszam jeszcze na nasz blog, na recenzję tych książek. W opisie do filmu jest link i tam będzie również link do strony Egmont, gdzie te książeczki również są dostępne, więc tam również Was zapraszam. No i są też oczywiście jeszcze inne z tej serii. Mamy żółtą magiczną czapeczkę, co tak skrobie oraz czerwoną, co tak świszczy. Myślę, że te dwie będą równie fantastyczne jak te. Świetne dla młodych, dla najmłodszych czytelników do wspólnego czytania. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.